Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani, zapalę światełko, żeby było widniej. Dzisiaj was witamy w naszej kuchni. Tak, widzicie, co tu jest? Patrzcie. Farutki. Ja tak na to mówię, nie wiem, to są, czy tak się mówi? No, to wszystko jedno. No, farutki takie, wędzone i takie o. To nie jest sponsorowane, bo ja za to zapłaciłam. I będę to próbować i powiem wam, gdzie to kupiłam i czy mi to smakuje. Ale to polecał pewien pan, mający kanał też na YouTubie. Ja trafiłam, mówię, kurde, nie no, piszę do tego gościa, a nazywa się Fredek Tobiasz i ma kanał na YouTubie. I można też go znaleźć na Facebooku Fredek Tobiasz. No. I on właśnie sprzedaje takie dobroci. Piszcie, pytajcie się o ceny, jak to tam jest. Sami, najlepiej na Facebooku, nie? Tak, sami piszcie i pytajcie się, jeżeli ktoś ma ochotę. Poszukajcie Fredek Tobiasz i tam wam wyskoczy, tak, jak robi. Różne ja, te. Ja zamówiłam tak, wędzone, ale ma też niewędzone, ale my po prostu wolimy wędzone oscypki. Takie. Dobre. Chcesz próbować? Spróbuj. No. Dla nas mogłyby być jeszcze bardziej uwędzone, bo my lubimy tak fest. Ale to wszystko zależy, jak kto lubi, prawda? Ale smaki są pyszne. Zresztą ja uwielbiam oscypki. Pycha. Ale niektóre, jak się kupić w sklepie, to nie idzie tego zjeść. Fajnie. Będzie co przekąsić do filmiku. No i pokażemy wam wędzone. Fajne, fajne, naprawdę fajne. Ten pan nawet pokazuje na filmiku na tym, na YouTubie, jak się robi takie te. Takie farutki. Także jak macie ochotę, wbijajcie na kanał i patrzcie. Ale ekstra. Te mi się trafiły, zobacz. Takie bardziej uwędzone. No, dobre. Dobre. Naprawdę fajne. Nie są takie, bo jak nieraz się kupi tych woreczka w sklepie, to są takie posklejane, musisz rozklejać, patrzcie. Fajne, uwędzone, wysuszone, a nie, że mokre takie są. O, każdy jest taki. O, nie są takie te mokre. Ja nie lubię tych mokrych, bo to widać, że nie wysuszyli specjalnie, żeby ten, żeby było jak najwięcej waryły. Także polecamy. Bardzo dobre i my na pewno jeszcze skorzystamy. Jak skończą nam się, to na pewno jeszcze skorzystamy. Dobra. Tak. A dzisiaj... Jeszcze miałeś pokazać, co ci przyszło. Aha, już. Tylko zapalę gaz. Bo my dzisiaj mamy taką kolacyjkę właśnie. Teraz pokażę. Samą fasolkę. Tutaj. Samą fasolkę dzisiaj, bo dzisiaj będziemy troszkę farutków jeść, więc będzie dzisiaj fasolka, to jest dla nas, dla Majuni, dla ciebie i troszkę masełka i troszkę bułki tartej damy do fasolki. A zamówiłam ten, bo niektórzy się pytają. To jest to Fresco Libre. To jest właśnie ten czujnik, co tu noszę. Do cukru. Już wam pokazuję, co jest w środku, bo niektórych to interesuje. Przy cukrzycy typu drugiego też można sobie kupić bez refundacji. Jaka to jest strona przy bez tego? Bo ja Państwa zapominam zawsze. Diabetyk24. Tak, także bez refundacji też możecie sobie na tej stronie kupić. Ten diabetyk, tu zawsze jest wszystko wyszczególnione, co i jak.
Zresztą bardzo dużo stron pokazuje, jak ten czujnik można założyć. Tu dostajecie też w pakiecie taki nasączony alkoholem waciki, żeby wytrzeć, zanim się przyklei. I teraz mówię od razu, nie przyklejajmy na ten, na spoconą rękę. Czekajcie, bo już woda mi się gotuje, więc od razu wrzucę ten, bo jak przykleicie, to tak jak ja zrobiłam raz i... Odpadnie. Ono od razu odpadnie. Nie możecie akurat, najlepiej w domu, wtedy kiedy się nie pocicie, przetrzeć alkoholem, umyć porządnie rękę, gdzieś mi jedna gdzieś uciekła. No bo jak już się przyklei, to już będzie trzymać. Tak, to już będzie trzymać. O, zaraz się ten... My lubimy fasolkę. A jeszcze warzywa są zdrowe. Gotowane warzywa, do tego troszeczkę masełka, tyćkę bułki tartej, tak tylko aby do smaku i można zajadać. Ona zaraz się zrobi miękka, to się wszystko zmieści. O. Dobra, to niech się nasze śniadanko gotuje. Kolacja. Boże, kolacja. Kolację pokaż tu, bo się pomyliłam, ale to może być też 8 rano. Dobra. Ale jest 20 wieczorem. No, w środku jest oczywiście jakaś tam instrukcja. Ja już nawet nie czytam, bo ja się znam. Tutaj jest przyrząd, który przybija tą, tak jakby 5 zł. A tutaj znajduje się to 5 zł. Ten taki ten czujnik. Wszystko macie ten i to się robi. Czy to boli? Powiem wam tak. Boli wtedy, kiedy się źle w jakieś naczynko trafi. Jeżeli się nie trafi, to się, mi się zdarza jedno na 10 opakowań, że trafi mi się w naczynko i mnie coś tam ukuje, zaboli. A tak to nie. Dwa takie opakowania to jest na miesiąc czasu. Jedno opakowanie wystarcza na mierzenie cukru na 14 dni. Czujnik pokazuje glukozę co minutę na telefonie. Nie pokażę wam, bo akurat tym telefonem kręcimy, gdzie jest mój czujnik podłączony. No i to by było na tyle. Pokażemy wam też, także oglądajcie do końca, bo będzie fajny filmik. Z Mają. Tak, z Fruzionią naszą. Tak. To jest Maja zwana Fruzią. No. Nie wiem, nazwaliśmy ją Maja, ale i tak do niej mówimy częściej Fruzia. No. Zobaczycie, jakie Maja robi maślaki, jak coś chce. Tak. Tutaj, o, już nam zostało, tylko czekaj. Tutaj mam ten, robiłam, ale się poprzyklejało, o. Robiłam ten, karmel. I mi się poprzyklejał, no bo jest duszno, gorąco. Musiałabym chyba, ale jest pyszny, mówię wam, pyszny. Pyszny. To jest bardzo ładnie wygląda i to jest tanie do dekoracji tortów. Ale... Dobra, i tutaj jeszcze wam pokażę, zostało nam kawałeczek ciasta. Ta kruszonka oczywiście się kruszy, no bo to jest kruszonka, tak? O, to są wiórki takie kruszące. Ale jest pyszna. No, i ciastem zostało obdzielone. Tak. Pani Grażynka, sąsiadka nasza z dołu, jest pewnie zadowolona. Prawda? Tak. Dobra, i my będziemy tak, to do tego będziemy mieli jeszcze może wezmę rzodkieweczkę. No. Rzodkiewkę. I patrzcie, jeszcze chciałam wam coś pokazać. Kupiłam ostatnio, pokazywałam wam ogórki. I mówię, zrobię małosolne. Słuchajcie, te ogórki, one niby sprzedawali jako świeże, ale one nie były świeże. Gdybym je zrobiła na zimę, to wyrzuciłabym słoiki. Bo to nie były świeże ogórki. To już ogórki były, już miały swój czas. No i to by było chyba. No, także żegnamy się z wami. Żegnamy się dzisiaj z wami. Oglądajcie dalej. U nas troszkę pada. Temperatura około tak 25 stopni dzisiaj była, jakby się ktoś tam chciał wiedzieć i coś miał mówić. I oglądajcie, bo pokażemy wam teraz Fruziunię. No. Także żegnamy się. Miłego dnia wam życzymy. Do zobaczenia. Pa, pa. Patrzcie, jak Majcia czeka na pestkę. No. Także to nie jest to, że ja zjadłam wszystko. Nie, nie, nie. Tutaj... O. I spróbujcie jej nie dać.
Patrzcie, gdzie czekać. Jakie oczki myślane będzie robić. Pasteczka? Pasteczki? Lubisz, co nie? A pokaż, jak ty chcesz zjeść pasteczkę. Nie. Jakie ma ślaki? Ja nie. Ona musi tylko jeść. Ale ona ma ślaki robi, patrzcie. Bo sobie do buzi przyłożyłam zamiast jej. No i ona muszę jej tak poskubać. Po jednej. Tak, po jednej. I ona tak będzie sobie o. Ona, zresztą ona lubi to samo co ja, co nie? Groszek ja lubię, ona też będzie jadła groszek. Ja buby będę jadł, ona też będzie jadła. Ja słonecznik skubiona, słonecznik będzie ze mną jeść. Pokaż jeszcze mu ślaka. Takie tam bliżej troszkę. Nie ma. Nie ma. Nie znęcaj się nad psem. Trzeba jej dawać troszkę, tak? Fruzia? No, Fruzia, nie lubi słonecznik, pani ci jeszcze troszkę poskubie. Chociaż już mam takie brudne palce, że... Nawet ten słonecznik może być. Bo nieraz są takie małe pesteczki, że nawet by ci nie było co dawać, ale nawet są fajne. Tak? Wasze pieski też tak? Kto ma psa? Też tak jedzą słonecznik? Nie mogę jej dać inaczej, bo jakbym tak dała, to ona by z łupinką zjadła. Mm-hmm. Więc jej trzeba niestety... Czy ja ten, czasami kupuję taki obrany, co nie? Tylko, że bez soli, bez niczego i jej daję. To też lubi. Zresztą chyba ona... Czego ona nie lubi? Jak my będziemy jeść, to ona chyba wszystko zje. Tak jak ostatnio, nawet arbuza jadła.